grupy chemiczne, można powiedzieć, tak? Tak, azot, fosfor, węgiel, kationy, aniony, przewodnictwo elektrolityczne. Że w zasadzie ma 4 stopnie. 7 w tych bardzo głębokich jeziorach, tak 7, 8, na chyba 6. Można powiedzieć, że wszędzie do bryski, nie? Jeżeli chodzi o tutaj te zbiorniki, tak? Niestety już tak. I to już jest metalimnion? Tak, no było tutaj... I teraz na którym... Konkretnie, na czwartego metra jest. Na czwartym metrze mamy 23,1 stopnia temperatury, a na piątym metrze już mamy 21,6, czyli prawie o 2 stopnie już temperatura na między czwartym a piątym metrem spadła, tak? I to już się zaczyna właśnie... metalimion. I tam ten tlen też poleciał. Tlen już na szóstym metrze już nie ma tlenu. No tak jak powiedziałem, na szóstym metrze. Jak zobaczycie w internecie święconą wodę, to tutaj stąd, nie? To będzie. Ze świętymi organizmami będzie. A szereg próbek zostało pobranych do laboratorium, w którym to co będziecie badać? Badamy kilka elementów, właściwości fizyko-chemiczne wody, tak? Chemię wody. Tutaj badamy szereg parametrów, które przede wszystkim mówią nam o trofii. Różne związki azotu, różne związki fosforu. Teraz w tej chwili moi koledzy zajmują się sączeniem wody. Określona objętość wody jest przez specjalny aparat przesączana po to, żeby sprawdzić, jaka jest koncentracja, jaka jest koncentracja chlorofilu A. Jest to barwnik, który występuje w roślinach i on nam też mówi o produktywności tego jeziora oraz sestonu, czyli substancjach mineralnych, które są zawieszone w toni wodnej. One powoli sobie sedymentują i też mówi nam trochę o produktywności. Skąd one są? One to substancje są ze zlewni, z życia, z tego, co się rozpuszcza tutaj w wodzie, ale generalnie są to dwa parametry, które badamy. Oprócz tego badamy skład gatunkowy, biomasę, liczebność fauny i flory, która jest planktonowa. Tak? Badamy z różnych, tak jak widzieliście, warstw w ogóle jeziora. Badamy pierwotniaki, badamy zooplankton, wszystkie formy, czyli wrotki, widłonogi i wioślarki. I badamy fitoplankton, czyli glony planktonowe, jak i cyanobakterie, czyli popularnie zwane sinice. Tak? To nam pozwala mówić o pewnej produktywności jezior, ale dla nas najważniejsze jest w tym momencie odniesienie tego do naszych wcześniejszych badań, tak? Czy widzimy jakieś istotne zmiany? Czy na przestrzeni lat coś uległo zmianie? To, co wiemy, to wiemy, że te jeziora już nie są w takim stopniu ogrzewane, jak były ogrzewane 20 lat temu. Ta ilość ciepłej wody tu odprowadzana jest dużo mniejsza niż dawniej. Dawniej w szczycie lata funkcjonował długi obiekt, czyli i jezioro Ślesińskie otrzymywało podgrzane wodę. One były wstępnie ochłodzone w jeziorze Licheńskim i drugim kanałem były odprowadzone do jeziora Ślesińskiego. Teraz to nie funkcjonuje, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Jeziora są zasilane tymi wodami ciepłymi z elektrowni, ale już w mniejszym stopniu. I chcemy zobaczyć, czy to będzie miało jakieś odbicie, tak? Czego się możemy spodziewać? Możemy się spodziewać, że jeżeli będzie mniejsza wymiana wody, to powinny być większe biomasy fitoplanktonu, tak? Może się zmienić struktura tego fitoplanktonu. Na przykład będą występowały liczniej gatunki, które są mniej odporne na przepływ wody, tak? Bo się zmniejszy przepływ wody, to powinno być więcej tych lubiących wody takie stagnujące. Może więcej tych większych form na przykład powstać też wtedy. Tak. Chociaż widząc po tych próbkach na jednym z jeziorze, jak byłem, no to faktycznie tam też widzieliście no bardzo malutkie. Do takich oczliszków jestem w stanie je porównać, chociaż to też wzrokowo. Więc. Tutaj w takich jeziorach zeutrofizowanych i przypływowych nie ma zbyt dużych form zooplanktonu, tak? Czyli tych dużych skorupiaków planktonowych, przede wszystkim wioślarek, które
wieślarki są filtratorami. One filtrując zjadają fitoplankton. Widłonogi najczęściej są drapieżnikami. Polują na inne organizmy. Na wrotki polują albo polują na wieślarki. One są większych rozmiarów, więc są chętniej zjadane przez ryby. Tu stoimy teraz i za nami cały czas się słyszy czebaczki amurskie. Słychać, jak takie robi cyk, cyk, cyk. No, no. To jest czebaczek, który coś tam przy powierzchni zbiera. Tu jest bardzo dużo ryb, drobnych ryb karpiowatych, które prawie przez całe życie, prawie przez cały rok odżywiają się jakimiś bezkręgowcami. Tak? Albo tym, co jest w dnie, a przede wszystkim to, co jest w toni wodnej, czyli tym zooplanktonem. Więc presja ryb planktonożernych jest bardzo duża. I w pierwszej kolejności są zjadane duże organizmy, jest ich mniej, a niektóre z nich, to wiemy z ekologii, zmieniły swoją strategię i zamiast rosnąć duże, wolą rosnąć małe. Jako małe szybko dojrzewają, tworzą jajka i dzięki temu są w stanie przeżyć, ten cykl życiowy ich jest krótszy, rozmiary ciała są mniejsze, są mniej atrakcyjne dla ryb planktonożernych. No i tak w taki sposób zmienia się funkcjonowanie ekosystemów. I nasza działalność jest właśnie trochę takim monitoringiem, bo my już dużo wiemy o tych jeziorach, ale jest trochę takim monitoringiem funkcjonowania. Chcemy wiedzieć, jak to jeziora w dalszym ciągu funkcjonują w tym zmieniającym się ciągle świecie. My tu przyjeżdżamy, obserwujemy zmiany, to, co się dzieje i w wodzie, i to, co się dzieje nad wodą, ten rozwój infrastruktury. A wędkarz może powiedzieć na przykład, że to mnie nie interesuje, to jest nieistotne. Jak to przekazać, że to jest ten najważniejszy fundament jakby wędkarzowi, w sensie, ja oczywiście nie wsadzam tutaj wszystkich do jednego worka generalnie i tak dalej, ale mało jest jakby tej wiedzy, mało jest tak ona popularyzowana, mało jest chyba interesująca nawet, a jednak stanowi podstawę do tego, żeby no właśnie cokolwiek dalej potem tam żyło, więc albo zapytam w ten sposób. W swojej wiedzy dużo użytkowników jezior w ogóle bada wodę? Zbyt mało. Zbyt mało. Bo odpowiem tak, że zbyt mało, chociaż są tacy, którzy mają spore rozeznanie. Też jeżeli ktoś... Raz, drugi byli, zobaczyli. Tak, jeżeli ktoś długo, w długim czasie użytkuje swoje wody, to obserwuje pewne zmiany też. Ryby są dobrym wskaźnikiem zmian, ponieważ zooplankton ma cykl życiowy w tygodniach liczony, tak? Fitoplankton w dniach też, powiedzmy, kilka tygodni. A ryby żyją wiele lat, więc dzisiaj ten fitoplankton jest taki, jutro będzie troszeczkę inny. Ryby nie reagują tak szybko na te zmiany, ale dzięki temu, że żyją dłużej, to są świetnym wskaźnikiem, tak? Bo jeżeli jest coś złego, to na pewno pewnych gatunków nie będzie, albo zmieni się ich struktura, mogą się zmienić ich rozmiary ciała, na przykład nie będą rosły takie duże. Taka wiedza jest potrzebna, żeby dobrze zarządzać, taka wiedza jest potrzebna. No to wtedy ten zarządzający będzie, o ile go to w ogóle jakby interesuje, bo to zarządzanie, zarządzanie. Ale no dostaje ten sygnał i rozumiem, że wtedy ewentualnie jest ten taki czerwona lampka, aha, no to muszę zacząć działać, wzywa, rozumiem, was, czasami sobie sam to w jakiś sposób może zbadać, czy jak to się odbywa w praktyce? My generalnie współpracujemy z szeregiem użytkowników wód, z okręgami PZW współpracujemy, najczęściej tymi, które są bliżej Olsztyna, jest nam łatwiej, ale nie tylko, bo z wieloma współpracujemy, z użytkownikami, którzy nie są związkiem wędkarskim, tak? Często to są prywatne osoby. Mamy różnego rodzaju współpracę. Czasami jest to po prostu wynika z naszej ciekawości, też chęci pomocy, więc wykonujemy dla niektórych takie badania. Czy jest możliwe zarządzanie bez takiego badania? Nie, uważam, że skuteczne. Nie, no wiedza jest po prostu potrzebna i to jest konieczne. Wiedza jest potrzebna zarządzającym. Ale dlaczego jakby nakłonić wędkarzy? Dlaczego ja tym się zajmuję? Bo to jest ciekawe. Ja jestem sam wędkarzem, tak? Ale poznanie funkcjonowania wód, jezior czy rzek jest szalenie interesujące. To dla mnie jest bardzo często ciekawsze niż samo wędkowanie. Ale rozumiem, są ludzie, którzy potrzebują tylko i wyłącznie posiedzieć na brzegu albo na łódce i złowić sobie jakąś rybę. Ale tylko... z drugiej strony, jakby, bo ja dlatego pod tym kątem, że no gdzieś tam możemy narzekać, tak, że jest taka sytuacja na wodach i tak dalej,
I no jednym z rozwiązań, oczywiście pomijając ekologię, cały ekosystem, cały, ja mam nadzieję, że nas widać normalnie, że nie tak zacienione, że nie tak, że nie jest na szaro, ale wracając, że narzekamy, że o nie ma tych ryb i tak dalej, no a jedną, no właśnie, no już będę się powtarzał, z najważniejszych jakby rzeczy właśnie jest to, żeby zweryfikować, pomijając parametry wody, które są właśnie bardzo istotne, pomijając jakby ten tlen, ale nawet dużo zbiorników powstaje takich komercyjnych, gdzie no, mi się podobają, przypuśćmy, sandacze, to ja mówię, o, mam tam w spadku staw, to ja mówię, no to koniecznie sandacze, nie? No nie jest tak, nie? Natura nam ma podpowiedzieć. No i potem jeszcze dochodzi ten czynnik bazy pokarmowej, bo my sobie możemy wpuszczać, nie będzie pokarmu z tego tytułu, pomijając właśnie już ten tlen istotny w ogóle i tak dalej, no to nic tam nam nie urośnie po prostu, nie? Tutaj, co ja mogę powiedzieć, odpowiedź na to pytanie, to patrząc na tą wodę, tak? Wędkarze mogą narzekać, że coś nie łowią. Są tacy, którzy pewnie potrafią to złowić. Moja wiedza na ten temat tego jeziora jest taka, że to jezioro jest pełne ryb. Tu jest bardzo dużo ryb. Tu jest więcej ryb, niż my się spodziewamy i oczekujemy. Większość są to takie ryby, których nie chcemy łowić i nie łowimy. I między innymi po to jest potrzebna ta wiedza o środowisku, żebyśmy wiedzieli, czego się możemy spodziewać. Niektóre ryby, jeżeli będziemy je tu wypuszczali, one niestety tu nie przeżyją. Nie znajdą warunków do rozrodu. Mogą występować, ale się nie będą rozmnażały. I to jest potrzebne dla zarządzającego. Dla wędkarza taka wiedza jest chociażby potrzebna po to, żeby mógł zadać rozsądne pytanie i żeby mógł oczekiwać od kogoś, dlaczego tak jest, tak się dzieje, a nie inaczej, tak? Bo jeżeli wiemy, jak funkcjonuje zbiornik wodny, jeżeli wiemy, co tam występuje, to możemy mieć jakieś podstawy do tego, żeby oczekiwać, że czego tam się spodziewać. Coś jest nie tak w zakresie, który powinien być optymalny dla tego zbiornika. Nie? Tu mogę powiedzieć tak, że na tych kanałach, niedaleko stąd, w pewnym momencie jest podchowywany na rybek pstrąga tęczowego. I wędkarze mogliby oczekiwać, że w tym jeziorze powinien występować pstrąg tęczowy. Bo skoro tam się podchowuje pstrągi tęczowe, i się utrzymuje, to dlaczego w tym jeziorze nie występuje i dlaczego teraz w tym jeziorze nie mogę złowić pstrąga tęczowego? No to ja wyjaśnię. Te pstrągi tęczowe są podchowywane tutaj zimą, kiedy woda jest na tyle ciepła, że pstrągi jedzą, ale na tyle chłodna, że ich nie zabija. A latem jest woda już na tyle ciepła, że każdego pstrąga by od razu zabiła. On by w ciągu, nie wiem, kilkudziesięciu minut każda ryba by tutaj padła, każdy pstrąg tęczowy, mimo że on jest bardziej odporny na temperaturę niż pstrąg potokowy, tak? Więc oczekiwanie, że mimo że tam są hodowane ryby, podchowywane, podrastają większe, a później są zabierane do hodowli, to oczekiwanie, że one tu będą występowały, jest błędnym oczekiwaniem, tak? I jeżeli wędkarze mają pewne oczekiwania, co powinno być w wodzie, powinny być duże ryby, powinny być ryby drapieżne, powinny być ryby nazywane szlachetnymi, tak? Jakieś pstrągi gdzieś tam, jedni chcą potokowych, inni by chcieli też tęczowe pstrągi, to tak naprawdę, żeby te oczekiwania były spełnione, to zarządca musi raz, że znać oczekiwania, dwa, znać swoje środowisko, na którym gospodaruje, ale też ci, którzy mają pewne żądania, powinni mieć je, one powinny być na tyle rozsądne, żebyśmy byli w stanie spełnić je, tak? Że można było spełnić takie oczekiwania. Nie zawsze one są rozsądne. Zobaczymy, co pan złowi. Pewno trzebaczka. Trzebaczka. No, może będziemy mieli jakieś przeglądy ich tej fauny? Proszę bardzo, proszę bardzo. Ukleję. Uklejka, no. Trafię na nieokonie, wiecie? Żywiec na okonki? Tak. Właśnie mi się skończyło, to na bieżąco sobie łapię. Ale tam jest potężna ryba, nie? Śrubą została zahaczona, taka to upryga. Ona ma 15 kilo tam leży. I po tej łódzki potężna. Teraz zobaczymy. Występuje tu, ale bardzo rzadko. Tutaj, o tam, gdzie to są sadze, tam jest hodowla ryb. Oni hodują ryby do oczek wodnych i stąd uciekają tak zwane złote rybki. Ale to jest zupełnie coś innego, bo one mają inne kształtowanie. Tam one mogą być kolorowe, mogą być szare, mogą być czerwone, weloniaste. Mogą być złote, weloniaste, tak? I to jest ten karaś, jego nazwa taka
gatunkowa to jest karaś złocisty. Ten karaś. Później mamy te tak zwane tutaj bąki, jak tu miejscowi nazywają, to jest karaś srebrzysty, obcy gatunek. I jeszcze mamy... Są dwa rodzaje tego karasia, bo jest bardziej srebrny i bardziej taki ciemny, prawda? A to może zależy od podłoża, od wszystkiego, nie? Wie pan, to od tylu warunków zależy. Ryby zmieniają swoje ubarwienie, kształt karasia tego naszego pospolitego. Tam, gdzie jest dużo drapieżnika, to najczęściej on jest bardzo mocno wygrzbiecony. No, tak? Jest okrągły, tak, żeby nie być zjedzony przez szczupaka. Czym szybciej jesteś bardziej okrągły, tym masz większe szanse, że przeżyjesz. Tak? A jak jesteś długi, wąski, no to łatwiej cię połknąć. Tak? Więc tam, gdzie nie ma drapieżników, to, albo jest ich bardzo mało, to karaś pospolity ma raczej długą formę. Tak? Albo tam, gdzie jest woda bardzo kwaśna, gdzie jest bardzo mało pokarmu, to też on ma taką formę głodową, dużą głowę, ciało mało wygrzbiecone, wydłużone, tak? Sądziłem, że jest odwrotnie. Sądziłem, że jak go te drapieżniki nie ganiają, to one karłowacieją. Nie. On pokarmu... Broni się. On się broni tym, żeby osiągnąć takie rozmiary, żeby nie być zjedzonym. Tak ma karaś pospolity. Może byłoby pana słuchać jeszcze dwa dni, ja idę na a my idziemy zacząć tą coś jeszcze... No, porozmawialiśmy trochę tutaj z wędkarzem, bateria już słaba, ale jeszcze chyba dokończymy. Czy Wody Polskie powinny przy tym zarządzaniu, w sensie są teraz użytkownikami wód, będą pewnie za moment mieli ich więcej i więcej, czy powinni, inaczej, no to też jest pytanie takie, które sam zaraz sobie mogę odpowiedzieć. Każdy użytkownik wody powinien badać wodę, tak? Tak, oczywiście. No, Wody Polskie przede wszystkim reprezentują właściciela. Właścicielem wód płynących w Polsce jest Skarb Państwa i Wody Polskie, czyli Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, jest reprezentantem Skarbu Państwa, jest w pełni funkcję właściciela, tak? Pod wieloma kątami. My mówimy o rybackim użytkowaniu, że Wody Polskie stają się rybackim użytkownikiem, mają swoje plany co do rybackiego użytkowania. Myślę, że jest to temat na dłuższą rozmowę, no, na pewne koncepcje, jak to powinno funkcjonować. Na pewno Wody Polskie powinny być dobrze zorientowane w tym, co się dzieje. Do tej pory podchodziły bardzo technicznie do użytkowania, do utrzymania wód. Powinny mieć większe rozeznanie też o ich funkcjonowaniu jezior, funkcjonowaniu rzek. Rzeki wędrują, rzeki przemieszczają się ich koryta, rzeki niosą osady, wloką rumorz i powinny o tym wiedzieć. Nie tylko widzieć w tym zagrożenie, ale też widzieć pewne szanse na chociażby retencję wody albo na poprawę jej jakości. I powinny podejmować działania, które miałyby za zadanie i retencjonować wodę, w taki sposób bardzo przemyślany. Ekologiczny, nazwę to? Retencja korytowa, retencja dolinowa przede wszystkim, czyli renaturyzacja dawnych jakichś dać torfowisk, możliwość zabagi. Wylać się tam, gdzie się wcześniej wylewała. Tak. Jak się przejeżdża przez tą skwierzynę, to ja zawsze nie mogę przeboleć, bo mówię, tu jest zbiornik retencyjny. W sensie te połacie łąk, gdzie wcześniej się woda wylewała, te podwójne mosty, nie? Czy w Śremie, czy w Sierakowie nawet, gdzie się przejeżdża przez koryto Warty, a potem się przejeżdża przez jeszcze dłuższy most, bo tam jest połać niesamowita, gdzie jeszcze takie rzeki... 20 lat temu woda przez dłuższy okres wiosny tam była i zatrzymywała się i jasne, pozwalała nie tylko rybom się rozmnażać, ale i ptactwu i oczyszczała roślinom. Oczyszczała się i też bardzo mocno. Właśnie, tak, oczyszczała się. Nizinne rzeki, ich naturalną cyklem jest rozlewanie się. Nizinne rzeki w naszej części Europy jest rozlewanie się na tereny zalewowe i to my przekształcając, budując się, każdy by chciał mieszkać nad samą wodą. Tak? Musimy być świadomi tego, że ta rzeka raz na jakiś czas, czasami regularnie, a czasami zaleje takie tereny, które raz na 100 lat. Ale takie rzeki powinny się wylewać, powinny mieć możliwość swobodnego płynięcia. To tam rodzi się życie, to tam rodzą się w większości ryby. Ryby nie biorą się znikąd, tylko biorą się z tarła, z rozrodu. Muszą mieć odpowiednie warunki, czy to w jeziorze, czy w rzece. Muszą mieć możliwość wędrowania w te optymalne warunki. Nie rozmnażają się w każdym miejscu, tylko rozmnażają się w bardzo specyficznych warunkach. I dla większości rzek
dla większości gatunków nizinnych, to te tarliska to były właśnie te zalewane łąki, zalewane tereny nadbrzeżne, gdzie woda się szybko ogrzewała w rzece, była jeszcze zimna, a już tam była o kilkanaście stopni cieplejsza. W ciepłej wodzie rozwija się bardzo szybko życie, te bezkręgowe, bardzo dużo bezkręgowców, zooplanktonu, który jest pierwszym pokarmem wszystkich gatunków ryb, które w Polsce występują, więc jest koniecznie niezbędny do życia. Bo ryby mogą się rozmnożyć, ale jeżeli nie będzie pierwszego pokarmu, to jeżeli nie zjedzą go w ciągu kilku godzin, to za chwileczkę nie przeżyją po prostu tego. I to jest naturalne. Musimy być tego świadomi, że większość ryb, które rodzi się w tym jeziorze czy w jakimkolwiek innym zbiorniku wodnym, nie przeżywa pierwszego roku życia. Dlatego ryby składają ogromne ilości ikry. Większość gatunków ma płodność liczoną w tysiącach, w dziesiątkach, czasami tysięcy. A tylko niektóre, te, które się opiekują swoim potomstwem, albo te, które mają jakieś specyficzne cechy rozrodcze, jak różanka, to ich płodność jest liczona w dziesiątkach jaj. Jakbyś ty był dzisiaj odpowiedzialnym za to, żeby uratować wody w Polsce. Już nie będziemy komentować wielce sytuacji, jaką mamy, bo każdy jakieś tam rozeznanie ma, to o co byś zaapelował, co na dzień dzisiejszy powinniśmy koniecznie zacząć czynić, żebyśmy, nie chcę powiedzieć za 10, może za 20, może za 30 lat, pożegnali się, może już nie definitywnie, bo zawsze jakieś formy przetrwają, ale z tą bioróżnorodnością naszą, z tą dużą populacją, z tym, co wędkarze najbardziej chcą, czyli z dużymi rybami, z wieloma ilościami tych gatunków i czystą wodą. Znaczy w pierwszej kolejności powinniśmy zacząć się renaturyzować wody, tak? Tam, gdzie jest to możliwe, tam gdzie warunki na to pozwalają, powinniśmy powrócić, żeby rzeki płynęły dawnymi korytami, żeby mogły meandrować swobodnie, żeby mogły wylewać. I renaturyzacja rzek jest kosztowna na pewno, ale jest łatwiejsza niż renaturyzacja jezior, które wymagają oczyszczenia, żmudnych procesów, nie aż tak łatwych do sterowania i nie zawsze dających tak oczywiste rezultaty. To jest bardzo ważne. Powinniśmy zweryfikować potrzebę istnienia wielu budowli hydrotechnicznych, które przegradzają rzeki. Wiele z nich już dzisiaj nie spełnia swojej funkcji. Były budowane kilkadziesiąt lat temu. Zatrzymują życie. Zatrzymują życie, zmieniają warunki z rzeki płynącej. Staje się to system czasami takich stawów paciorkowych, gdzie się woda zatrzymuje, nagrzewa, zmienia swoje parametry chemiczne i właściwości fizyczne. Już nie jest rzeką tak naprawdę. Znaczy, no płynie, no ale... Zmienia bardzo mocno swój charakter. I warto byłoby zweryfikować, czy wszystkie te budowle są koniecznie niezbędne. Tam, gdzie jest uruchomić takie narzędzia, żeby, owszem, ponieść koszty, ale po uruchomieniu tych narzędzi i tutaj akurat konkretny przykład odgrodzeniu, dalej natura już się zaczyna zajmować. Jasne. Czyli kupę tej forsy nawet, którą byśmy mieli ewentualnie potem poświęcić, to tak naprawdę natura za nas już to zrobi, tylko dać jej możliwości w ogniwach, żeby zaczęła pracować, a my się wtedy zajmujemy też mierzeniem, określeniem w ogóle, jaką mamy sytuację, jeżeli chodzi o te parametry wody, dostosowanie tego konkretnego zbiornika pod, nie tylko właśnie potrzeby wędkarzy, które oczywiście super wziąć pod uwagę, ale tego, co ten zbiornik reprezentuje i jakie to mogą organizmy żyć. Jasne. Jaką mają bazę pokarmową i tak dalej. Jeżeli mówimy do wędkarzy, to wędkarze powinni też o kilka rzeczy zadbać. Truizmem będzie mówienie o tym, żebyśmy nie zaśmiecali tych brzegów, ale robiliśmy takie badania, prowadziliśmy badania naukowe dotyczące źródeł zanieczyszczeń nad naszymi wodami i większość śmieci to były śmieci pochodzenia wędkarskiego. Ja to widzę po śródzie brzegów Warty niestety. Nie kwalifikowaliśmy puszek czy butelek jako wędkarskich, tak, ale jeżeli znajdowaliśmy opakowania po zanętach, po przynętach, żyłki, plecionki, to klasycznie pochodzące z wędkarstwa. Więc wędkarze o to powinni zadbać. Wędkarze powinni zadbać o to, żeby nie rozprzestrzeniać obcych gatunków. Obce gatunki ryb są bardzo dużym zagrożeniem.
odpowiadają za wyginięcie wielu rodzimych gatunków i czasami to jest jedna z głównych przyczyn, że jakieś gatunki nie występują. Tu w tym jeziorze może opowiadałem wcześniej już o linie, który występował dosyć licznie i pojawienie się trzebaczka morskiego sprawiło, że lin tutaj praktycznie nie występuje, jest bardzo rzadki. A wcześniej miał tu... Takie małe coś, powiedzieć. Tak, miał dobre warunki, się rozradzał bardzo efektywnie. Dzisiaj go prawie nie ma. Więc obce gatunki to jest duże zagrożenie i wędkarze o tym powinni pamiętać. Potrafić rozpoznawać te obce gatunki. Twoja rola jest w tym też duża, żebyś edukował, żeby wędkarze wiedzieli. Ostatnio czytałem taką dyskusję, gdzie ktoś... pokazał piękny film z przemieszczających się głowaczy w rzece i wśród komentarzy pojawiły się, że ktoś razem z karpiem kupił właśnie takie głowacze. No, nie chciałem tutaj już zabierać głosu, ale nie kupił głowaczy, kupił trawianki. To jest obcy gatunek, bardzo groźny, który występuje czasami gdzieś tam w obiektach hodowlanych i ta osoba wprowadziła sobie wroga, do swojego stawu wprowadziła sobie wroga, tak? I obce gatunki zjadają nasze rodzime, przenoszą choroby, na które nasze rodzime gatunki są nieodporne i giną od tych chorób. Przenoszą pasożyty. To jest ta flora w ogóle bakteryjna. Tak, ten trzebaczek przyniósł pasożyta, który jest bardzo dużym zagrożeniem dla ryb karpiowatych w Europie. Więc no, powinni wędkarze o tym pamiętać. Dobrze, dziękujemy, słuchajcie Wam bardzo. Mam nadzieję, że ten materiał był ciekawy. Dajcie znać, czy tego typu informacje są dla Was ważne. A ja chciałbym tutaj podziękować bardzo serdecznie panu Andrzejowi, całej załodze Instytutu i patronom, dzięki którym pozwoliłem sobie w tym miesiącu środki, które wpłaciliście, poświęcić właśnie na to, żeby przyjechać tutaj do Konina, zobaczyć pracę ichtiologa, zobaczyć pracę naukowca, przekazać Wam tą wiedzę. No i nie traktujmy jezior jako coś, co nam dać tylko i wyłącznie te duże ryby. Zastanówmy się, skąd te ryby powstają. No i mam nadzieję, że ten materiał dzisiejszy pokaże, skąd te ryby powstają, jakie są czynniki konieczne, żeby one mogły bytować. Jak również mam nadzieję, że bardziej popularne stanie się zweryfikowanie i badanie wody. Zapraszam serdecznie do kontaktu, jeżeli ktoś zarządza jakimkolwiek zbiornikiem, a chciałby taką wodę zbadać, czy to będzie koło, czy to będzie stowarzyszenie, nie ma problemu, możemy... Zachęcamy do tak? tego. Oczywiście, że tak. Łatwo znaleźć kontakt do nas. Często świadczymy czasami usługi dla kogoś, jeżeli ktoś ma duże oczekiwania, czasami robimy to po prostu gratisowo, pomagamy takim ludziom, udzielamy i porad, i czasami właśnie takich wsparcia takiego w czasie takich badań. Dzielmy się tą wiedzą, dzielmy się potem tymi jakby badaniami. Mam nadzieję, że sam temat zostanie na tyle jakby, no chciałbym, popularny, no coś, co jest podstawą wręcz, ale niestety nie jest tak. Przekazujcie też swoim kołom, na przykład jeżeli znacie osoby zarządu, żeby też Wam pokazali, czy takie badania zostają przeprowadzone. No i idźmy w kierunku nauki, wiedzy i dobrego zarządzania zasobami naturalnymi. Dziękuję Wam serdecznie. Dzięki. Decyzja ma dzikie znaczenie.